Dla wszystkich wielbicieli ciekawostek z regionu na ten weekend oczywiście galeria jest otwarta i w sobotę i w niedzielę, ale szczególnie zapraszamy w sobotę 12 lutego o godzinie 16 na spotkanie towarzyszące tej wystawie, w której przestrzeni jesteśmy. To jest wystawa zatytułowana Obiekty, czyli Frotex 2021 Wojciecha Brzeszczaka. Fotografie bardzo piękne, bardzo kolorowe, ale zrobione w obiekcie, który jest obiektem zrujnowanym, w obiekcie dawnego Frotexu. W związku z tym o 16 w sobotę spotykamy się o tym, żeby porozmawiać o tym obiekcie i o jego fenomenalnej przeszłości, bo to olbrzymia fabryka, która została założona w Prudniku w połowie XIX wieku. O tym opowiedzą panowie z Muzeum Ziemi Prudnickiej, Janusz Stolarczyk, który jest badaczem regionalnej historii, i Zbigniew Cwynar, który był projektantem we Froteksie. Te ręczniki frotowe, które wszyscy chyba mieliśmy i pamiętamy, to właśnie czasy Froteksu, a później Wojciech Brzeszczak, autor wystawy, opowie o tym, jak powstały te zdjęcia, niezwykle kolorowe, niezwykle tajemnicze, wykonane w jakimś takim miejscu, które no jest w tej chwili takim miejscem bardzo odrealnionym, które kiedyś było fabryką tętniącą życiem, a teraz jest takim miejscem, które nosi w sobie jakąś tajemnicę przeszłości. Zapraszamy Państwa na wystawę Magdaleny Żołędź, Niska rozdzielczość. Mówimy o cyfrowym życiu obrazów, o tym, jak obrazy w internecie funkcjonują w naszej codzienności, jakie wywierają na nas wrażenie, co nam dają. Jest tutaj faktycznie bardzo dużo filmów wideo, takich nowoczesnych wydruków multimedialnych, więc zapraszamy do eksplorowania naszej wystawy. Jest świetna okazja w sobotę, ponieważ pomyśleliśmy, że można zarezerwować czas w galerii tylko dla siebie. Mogą Państwo do nas zadzwonić i zarezerwować pół godziny tylko dla siebie. Będziecie mogli Państwo doświadczać wystawy sami ze sobą albo z najbliższą Państwu osobą, więc wydaje nam się to taka atrakcyjna forma, żeby mieć taką gwarancję spokojnego doświadczenia wystawy.